Witam bardzo serdecznie w kolejnym przeczytaniu oraz omówieniu blogposta Areny, tym razem o rajdach oraz konwergencji w Jhantir Wilds. Standardowo na początku przeczytamy sobie wspólnie blogposta, potem będzie streszczenie, a na końcu ewentualnie kilka słów ode mnie, także zaczynajmy. Cześć Tyrianie, jesteśmy mniej niż miesiąc od premiery Guild Wars 2 Jhantir Wilds. A oprócz wielu powodów do ekscytacji związanych z wydaniem 20 sierpnia, gracze mogą również oczekiwać najnowszego rajdu i wprowadzenia konwergencji w naszej pierwszej większej aktualizacji w listopadzie. Będziesz mógł odkrywać tajemniczy region górski, a w miarę jak będziesz się wspinać na górę, staniesz do walki z przeciwnikami, którzy nie dadzą za wygraną bez walki. Gracze będą mieli również możliwość wyboru, jak chcą stawić czoła tym wyzwaniom. W ramach wydarzenia konwergencji z udziałem 50 graczy lub w skrzydle rajdu dla 10 graczy, naszego pierwszego nowego rajdu od 5 lat. Nasz zespół ciężko pracuje nad nowym rajdem, więc choć nie możemy jeszcze ujawnić wszystkich szczegółów, możemy przedstawić ogólny zarys tego, czego można się spodziewać oraz wyjaśnić, dlaczego ponownie wprowadzamy rajdy wraz z pewnymi spostrzeżeniami na temat tego, czego gracze mogą oczekiwać w przyszłości. W przeszłości rajdy były samodzielnymi instancjami z własnymi historiami, przeznaczonymi dla grup 10 graczy. Naszym celem przy nadchodzącym rajdzie jest umożliwienie graczom doświadczenia historii w sposób, który dla nich najlepiej działa. Rajd zostanie zintegrowany z główną fabułą, a gracze, którzy mogą być niechętni do dołączenia do grupy rajdowej, będą mogli cieszyć się własną osobistą narracją. Wersja dla 50 graczy jest zbudowana jako konwergencja, podobna w strukturze do tych z Secret of the Obscure. Osoby uczestniczące w rajdzie dla 10 graczy znajdą bardziej heroiczny wątek fabularny, skupiający się na potężnych przeciwnikach, którym stawią czoła, zamiast na NPC-tach zaangażowanych w narrację. Chociaż będą pewne różnice między wersjami dla 50 graczy a 10 graczy, zespół uznał za ważne zachowanie poczucia ciągłości między obiema wersjami. Czekamy z niecierpliwością na obserwowanie, jak gracze odkrywają i opanowują mechaniki w każdym z tych ustawień. Wprowadzenie nowego rajdu rodzi pytanie, czy będziemy kontynuować tworzenie rajdów w przyszłości. Krótka odpowiedź brzmi: może. Rajdy wymagają znacznych zasobów rozwojowych, a tylko niewielka grupa graczy angażuje się w treści instancji dla 10 graczy, co jest częścią powodów, dla których minęło 5 lat od ostatniego rajdu. Nowy rajd stanowi test, aby zobaczyć, jak możemy wspierać rajdy w przyszłości. Początkowo próbowaliśmy rozwiązać problem kosztów rajdów poprzez strike misje, nowy tryb gry zaprojektowany jako most pomiędzy graczami a rajdami. Tym razem zamiast próbować dać graczom mostowe treści w nadziei, że poprowadzi ich to do rajdów, po prostu dajemy im rajd od samego początku w formie, którą naprawdę chcą ci, którzy się nimi interesują. Gracze, którzy chcą wersji dla 10 graczy z instancjami i skomplikowanymi mechanikami, mogą w nią grać, a gracze, którzy wolą skalę dużo osobową i otwarty świat z mniejszymi barierami wejścia, mogą również doświadczyć treści w ten sposób. Jednocześnie zintegrowana treść rajdu z fabułą pozwala nam dopasować jego rozwój do naszego corocznego harmonogramu wydawniczego. Dążymy do rozszerzenia zasobów fabularnych, aby wspierać rajdy i ocenić reakcję graczy na rajdy zintegrowane z fabułą. W pewnym momencie po premierze rajdu w listopadzie pojawi się tryb wyzwania. Dodatkowo gracze uczestniczący w rajdzie dla 10 graczy mogą oczekiwać trybu legendarnego, oferującego bardzo pożądany fioletowy tytuł. Konwergencje w Jhantir Wilds. Młode kodany gromadzą się blisko wodza wioski. Ich oczy są szeroko otwarte z podziwem i podekscytowaniem, gdy zaczyna on opowiadać straszliwą historię. To opowieść o odwadze i strategii, w której 50 nieustraszonych Tyrian wyruszyło na śmiałą misję, wspinając się na górę. W miarę jak opowieść się rozwija i podejmujesz wyzwanie w tej potyczce, znajdziesz silnego sojusznika, który pomoże w tej nowej przygodzie. Słuchaj uważnie, gdy wódz wioski splata narrację. Każda potyczka obiecuje nieoczekiwane wyzwanie i ekscytujące niespodzianki. Podczas starć z tymi przeciwnikami możesz zauważyć zmianę trudności w porównaniu z tym, co doświadczyłeś w Secret of the Obscure. Dostroiliśmy tych bossów, aby stanowiły bardziej zaawansowane wyzwanie niż w poprzednich konwergencjach, wymagając współdziałania wszelkich członków drużyny, aby osiągnąć zwycięstwo. Ukończenie konwergencji w Jhantir Wilds nagrodzi graczy esencjami, które można wykorzystać do tworzenia legendarnego sprzętu,
I tak, te esencje będą kompatybilne z legendarną zbroją obsydianową, dostępną w Secret of the Obscure, a także z nowymi legendarnymi włóczniami i legendarnym plecakiem, które pojawią się w kwartalnych aktualizacjach Dajantir Wilds. Esencje z konwergencji zostaną przemianowane na esencje z riftów w 3 rzadkościach, aby uprościć nagrody. Mamy nadzieję, że cieszyłeś się słysząc o części treści po premierze, która trafia do Guild Wars 2 Dajantir Wilds. Do zobaczenia w Tyrii. No to teraz szybkie streszczenie. Rajdy były wcześniej samodzielnymi instancjami z własnymi historiami, przeznaczonymi dla grup 10 graczy. Celem nadchodzącego rajdu jest umożliwienie graczom doświadczenia historii w sposób, który dla nich osobiście najlepiej działa. Rajd zostanie zintegrowany z główną fabułą, a gracze będą mogli cieszyć się własną osobistą narracją. Wersja dla 50 graczy będzie zbudowana jako konwergencja podobna w strukturze do tych w Secret of the Obscure. Rajd dla 10 graczy skupi się na potężnych przeciwnikach, a nie na NPC-ach zaangażowanych w narrację. Arena może będzie tworzyć znowu rajdy, tego nie jest do końca pewna. Po premierze rajdu w listopadzie pojawi się tryb wyzwania. Gracze uczestniczący w rajdzie dla 10 graczy mogą oczekiwać trybu legendarnego, oferującego fioletowy tytuł. Nowe konwergencje będą trudniejsze oraz będą bardziej zaawansowane pod względem wyzwania i mechanik. Ukończenie konwergencji w Dajantir Wilds da graczom esencje, które będą potrzebne do robienia legendarnego sprzętu, zbroi z Soto oraz plecaka oraz Spira z Dajantir Wilds. Czy są to dobre zmiany? Na to trzeba poczekać. Tak jak wiele słychać słów aprobaty, tak i wiele jest obaw o kolejny dodatek. Fakt faktem, Soto nie było wybitnym rozszerzeniem, które wiele rzeczy robiło źle albo dosyć kontrowersyjnie, do czego nawet przyznała się sama Arena, a o czym prawdopodobnie będzie film na kanale. Ja osobiście jestem dobrej myśli, aczkolwiek lepiej za wiele nie oczekiwać, by potem się nie przejechać. Dajcie łapkę w górę, jeżeli film Wam się podobał oraz komentarz, co sądzicie o takim podejściu do rajdów. Zapraszam także na Twitcha, gdzie gramy w Guild Warsa i co ważne, co miesiąc mamy giveawaye. Mój do Was Sizu, hej!